Cześć, no jestem Luki, a to jest kolejny odcinek z serii Kolekcjoner modów do Farminga 2019. Ponieważ zbiór kukurydzy na kiszonkę u mnie trwa i potrzebuję większej objętości przewozowej, dlatego pokażę Wam naczepę marki Figl. Jest to naczepa ASS298 z funkcją samozgarniania. Do naczepy jest wymagany ciągnik siodłowy bądź też dostawka doli. Podczepiamy maszynę. W ten sposób to wygląda. Działający komplet świateł. Bardzo fajnie odwzorowane od rzeczywistości. A w rzeczywistości ona wygląda tak. Zatem zobaczmy, jak maszyna, jak przyczepa. Ta przyczepa działa. Dla ułatwienia korzystam jeszcze jeden mod. Mod Follow Me. Mod ma za zadanie ustawić pracownika tak, by jechał w określonej odległości za pojazdem prowadzonym przez gracza, bądź też przez innego pracownika. Ustawiamy go poprzez kombinację Ctrl-F. A następnie poprzez AWSD ustawiamy sobie dystans odstępów osi lewo w prawo oraz za pojazdem bądź też przed pojazdem. Gdy mamy wszystko ustawione, przesiadamy się do kombajnu. Rozłożymy go. Uruchomimy rurę. Opuścimy header. Włączymy. I możemy powoli ruszać. A ciężarówka powinna za nami automatycznie podążać. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi nam zbiory. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że nie widzimy, ile jest wypełnienia już w przyczepie. Dlatego co jakiś czas trzeba się przesiąść do ciężarówki i sprawdzić, jaki jest poziom wypełnienia. Zobaczmy.
szczepa jest już prawie pełna, więc możemy ją odwieźć. Do silosu. W celu zrobienia kiszonki. Jest dosyć ciężka, więc manewrowanie też nie należy do najłatwiejszych. I trzeba pamiętać o tym, że jest dosyć długa. Ciekawe, czy nie utkniemy. Zaczynamy wysypkę. Jak widać, tłok zgarniający ładnie opróżnia całą przyczepę. W momencie, kiedy wróci na miejsce, przyczepa już jest gotowa do ponownego napełnienia. W sklepie znajdziemy ją w kategorii przyczepy. Jak widać, przyczepa jest uniwersalna do wszelkiego rodzaju towarów, czy też zbóż, czy też zbiorów. Z konfiguracji nie mamy zbyt wiele opcji, jedynie koła, raczej opony. I to tyle. Standardowo linki znajdziecie w opisie i dzięki za oglądanie.